festiwal jest najlepszy w Polsce. Najlepsze kapele grają tutaj, dlatego. Prosta sprawa. What's up, guys? Co myślisz o reaktywacji Pantery? Myślę, że to jest fajna inicjatywa, jest dosyć dyskusyjna kwestia, ale najważniejsze są emocje i fajnie, że chłopaki działają. Także ja najbardziej jestem za tym. Jestem ich wielką fanką, co zresztą widać po moim rękawie, także to był mój cel, żeby ich spotkać i wreszcie się udało. Odkąd pamiętam ich, słucham i przede wszystkim emocje. To są ciągłe emocje. Czy jest mi dobrze, czy jestem smutna, czy jestem szczęśliwa, zawsze po nich sięgam i napędzają mnie do działania, także... Doing? How is like to be back in Poland? Great, with the Polish power. We had some pierogies this morning as well. Yes, I did. You did? Yeah, celebrate the Polish power chapter. So yeah, without a doubt. So it's always great to be in Poland. We always have a good time. I haven't been here in a while. I missed the last show at Anthrax. So this is my first time back in Poland in quite a bit. What makes this part of the world, Poland, special to you? Is this a trick question? Well, my wife is from the Eastern Bloc, and then, you know, like last time we got married, or when we renewed our vows, I said, as far as her being my Eastern Bloc mail order bride, she's exceeded all my expectations on everything that I checked off, you know, so I highly recommend it to all my friends and everything like that, but no, and the pierogies, you gotta love that, and the Polish power chapter, all the people out here are great. The thing for me is the fans are so passionate about their music, and we have some friends here like Nergal from Behemoth, and there's quite a few Polish bands that I've always loved, from Over to Decapitated. Yeah, I mean, we came here early on in our career, so I still enjoy it. You're gonna have to play for us. Oh, we're gonna play some heavy tunes today. It's gonna be a lot of fun. Andy's using 7, 8, and 9 string guitars for this one, so I think that's gonna be epic. And the vocals are very, very strange. There's all time signatures in our music, so I hope a lot of people like that tonight. Jacy ludzie przyjeżdżają na festiwal? Jacy ludzie? Przede wszystkim metalowcy, którzy słuchają takiej cięższej muzyki. Różna tu jest muzyka trochę też, ale głównie cięższa, więc raczej konkretni ludzie, którzy... No, przede wszystkim reaktywacja Pantery, tak? Więc no, jest sztos, tak? Ja przede wszystkim też fanem Zakha Wilda jestem, więc dla mnie jest to mega, mega przedsięwzięcie. No i co? No, różnorodni też. No, są młodsi, są starsi, weterani, także no, każdy coś znajdzie dla siebie. Is there any song you would like to play, but you can't? A bunch. We have 126 songs and 12 records, so 12 albums, I call them. So we get 45 minutes, so maybe 9, maybe 10 songs, we'll see. But, you know, there's a lot that I like to play that we are unable to do tonight, but it's going to be a great set. I got a question to you. How hardcore and grindcore scenes have grown since you first started? I don't know. I mean, to be honest with you, I don't really keep up with newer bands. Just, I'm kind of set in my ways at my age, and I like older stuff. I mean, Crowbar's got a big hardcore influence. Like, I got my Biohazard on. We played with them in Milwaukee last week. Great show. It was great, original Biohazard. But, well, I really don't know to say how it's grown or changed. I know this. Some new bands out there that are doing really well, but like I said, I don't really keep, I'm still old school. Give me a Biohazard, Agnostic Front, Sick of It All shirt or something, I'm happy, you know. Crowbar
Star, Pantera, ale no Illusion też, chociaż jeżdżę za nimi w związku z tym, że jestem spod Gdańska, to dość często. Także śmieję się, że to jest mój 27. koncert Illusion. Piosenki zagramy własne. A jakie? No, szybsze, trochę chyba szybsze będą niż zazwyczaj, bez wolnych. Głośne, ciężkie. Gramy to, co lubimy grać, więc każdy z tych utworów sprawia nam radochę. I jak gdybyśmy mogli, gdybyśmy mieli tyle siły i czasu, to gralibyśmy pewnie te trzygodzinny koncert, bo tyle mamy utworów, które sprawiają nam frajdę. Chociaż są też takie, których nie gramy, bo gdzieś tam jakby nie sprawdzają się na żywo. Fajnie wyszły w studio, ale na żywo już nie mają takiego wymiaru, takiego kopa, takiej energii, którą nam się udało zawrzeć wiesz, na albumie. Pierwszy nos, ten koleś pierwszy nos, wychodzi nocą szukać dnia. Pierwszy łom, ten koleś pierwszy łom, wychodzi nocą posiać dnia. Mocno tak, tak bardzo mocno tak, zagryza wargi, aż leci krew. Pierwszy raz, to jego pierwszy raz, zamyka oczy mu, czekałem. Usłyszeć na scenie. Dzisiaj? Thin Lizzy, Thunder in Lightning, ale oni już dawno nie grają, bo Thin Lizzy nie żyje. A zespołów, które grają? Dzisiaj? Absolutnie Pantery Walk, jak każdy z nas tutaj, po to przyjechaliśmy. Co myślicie o reaktywacji Pantery? Fajnie, ale fajnie, że mam nadzieję, że tylko na ten jeden tour się reaktywowali, a nie na nic więcej, tak? Bo to tak jakby teraz Slayer wrócił na trasę, nie? To by było coś dziwnego, tak? A tak, no fajnie, że zagrają, ale raz i dziękujemy. Ja uważam, że bardzo fajnie, że ta reaktywacja nastąpiła ze względu na byłego przyjaciela Zacha Wilda i też z tego powodu właśnie tu się znalazłem. Synek jeszcze nie grał przed takim zespołem nigdy, więc jest trochę wystraszony, nie? Ale ja byłem już na festiwalach wiele razy. Jak rodzice ciebie planowali, to ja już grałem z zespołem Turbo. Miałem 19 lat, wtedy pamiętam, miałem włosy takie do kostek prawie i to było bardzo fajne doświadczenie. Natomiast czasy się pozmieniały. To wszystko, co tutaj już dzisiaj widzimy na tym festiwalu, to jest doskonała produkcja, super nagłośnienie, super przygotowane. To jest... W tamtych czasach jednak odstawaliśmy od zachodnich produkcji, nie? A teraz widzę, że tutaj mogą przyjeżdżać i spokojnie u nas się uczyć. Nie? Jestem bardzo zadowolony, że na 30-lecie zespołu Flapjack możemy zagrać dzisiaj, nie? I już zagrać nowe utwory. No i właściwie miałem nic nie mówić, a już znowu się rozgadałem. Jestem bardzo podekscytowana, tym bardziej, że to jest taki wymarzony koncert mojego chłopaka, więc spełniam jego życzenie. Zresztą chyba byłam taką jedną, nie wiem, z pierwszych osób, które właśnie napisały do Metal Mind Productions. Jakie będą w ogóle ceny biletów, czy będzie płyta i tak dalej. I już na święta kupowałam mojemu chłopakowi i sobie bilety. Jaka jest metalowa recepta na szczęście? Myślę, że nie ma takiej jednej recepty. To jest po prostu ciężka praca i dobra ekipa, którą się otaczasz. What are you going to play for us tonight? Well, we have 45 minutes, and
Luckily for you guys and us, the songs are short, so we can fit a lot in 45 minutes. So the whole catalog, stuff from the whole catalog, yeah. Can you reveal some titles or some of your favorite titles? Well, I think that we're always going to play Destroy Everything, I Will Be Heard, you know, Live For This. The staples in the set that we always play, and then it could be anything else. We don't use a set list. Jamie just calls the songs out and we play them. Oh, wow. As the band, we never know what the next song is. So that means we're playing a different set every night. And we've been doing that for our whole career. So it keeps it fun for us, and it's fun for the fans as well. Two words! Destroy everything! Destroy! Destroy! Obliterate what makes us weak. Destroy everything! Destroy everything! Destroy everything! Decimate what breaks mine! Let this wall with time! And this! Co sądzisz o kultowej okładce Pantery, Vulgar Display of Power? No, Vulgar Display of Power to obrazek, który w zasadzie przełamał jakieś tabu, no bo pokazywał w sumie po raz pierwszy poza, nie wiem, jakimiś karkasowymi fotokolażami trupów jakąś prawdziwą, autentyczną przemoc. I gość, który na tej okładce jest, został uderzony w gębę kilkadziesiąt razy do momentu, kiedy zdjęcie wyszło tak, jak powinno, więc trzeba docenić poświęcenie. No jest to absolutnie ikoniczna rzecz. Pantera, tyle lat oczekiwania, w zasadzie to było prawie niemożliwe i nagle okazuje się, że Zak skakuje w to zacne miejsce. No i trzeba to zobaczyć po prostu. Jestem mega ciekaw i jestem też wzruszony faktem, że po prostu na tego typu muzykę przychodzi tylu ludzi, że po prostu wciąż ta wiara istnieje. Po prostu czuję się, tak jakbym się cofnął do lat 90. na te po prostu wspaniałe metalmanie, na te wszystkie wspaniałe koncerty, gdzie ludzie po prostu szaleją. Był taki młyn przed chwileczką na Illusion, że po prostu serce rośnie. Naprawdę. Coś wspaniałego. Przyjeżdżajcie, bo naprawdę fajny festiwal, można się wybawić. Przede wszystkim bardzo fajna energia. Tak jak powiedziałem, mało ludzi z przypadku, dużo fanów, można całe zło z siebie wyrzucić, pozytywnie się wybawić i to jest bardzo fajne, czego brakuje na innych imprezach. What?